Kolejna śmiertelna ofiara potrącenia w Katowicach. Te zdjęcia opublikowane przez policję to ostrzeżenie dla kierowców i pieszych. Wczoraj na pasach 72-letni mężczyzna potrącił 73-letnią kobietę, która niedługo po tym zmarła w szpitalu. W krótkim czasie na drogach województwa śląskiego na przejściach zginęło kilka osób. Wzrost liczby takich wypadków jest widoczny w statystykach. Od początku roku to tych wypadków było 481, dokładnie tyle samo było też w roku ubiegłym. Ale zginęło więcej osób. W 2021 roku odnotowano 40 ofiar potrąceń, a w tym roku 49. Tylko w listopadzie było 6 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Mimo że niektóre wypadki kosztują najwięcej pieszych, kierowcy na naszym Facebooku tak komentują potrącenia. Dopóki nie zmienią się z powrotem przepisy, nieśmiertelni piesi dalej będą ofiarami wypadków. Piesi nie potrafią przechodzić przez jezdnię. Łażą święte krowy, jakby u siebie po placu łazili. Nie rozumiem konfliktu pomiędzy pieszymi a kierowcami z jednego powodu. Wszyscy jesteśmy pieszymi. Siadając za kierownicę czasami niestety zapominamy o tej kwestii, a to nasze zachowanie jako kierujących pojazdami, nawet w przypadku popełnienia błędu przez pieszego, gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Pośpiech jest zawsze złym doradcą. Oczywiście piesi czasami też popełniają różnego rodzaju błędy, ale najwięcej kategorycznych błędów popełniają wobec pieszych kierujący pojazdami. Jak pokazują statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, kierowcy odpowiadają za prawie 80% wypadków z udziałem pieszych. Apelujemy tutaj szczególnie do kierowców, aby pokonując te przejścia dla pieszych, zbliżając się do takiego przejścia, zgodnie z przepisami zachowali tą szczególną ostrożność, zwolnili i upewnili się, że ten pieszy nie jest na przejściu, bądź też nie chce z niego korzystać. Aktualne przepisy mówią o tym, że pierwszeństwo ma osoba wchodząca, a nie znajdująca się już na przejściu dla pieszych, tak jak było to do tej pory. To prawo obowiązuje od zeszłego roku, ale nadal budzi kontrowersje, choć przepisy w innych krajach są podobne. Tak jest zdecydowanie w większości krajów zachodniej Europy i nie tylko zachodniej sformułowane to prawo dla pieszych. Tam też zwykle chodzi o to, że ktoś ma zamiar wejść na przejście i podkreśla się oczywiście, że ten zamiar musi być widoczny dla kierowcy, bo to potem orzecznictwo sądów tak naprawdę też wypracowało w tych wielu krajach, co to znaczy zamiar i co to znaczy zamierzający wejść. No i ten zamiar musi być widoczny, czyli nie może to być zaskoczeniem. To musi być pewne porozumienie między kierowcą, ale wystarczy zamiar, żeby kierowca musiał ustąpić. Piesi nie mogą patrzeć w telefon, a kierowcy mają obowiązek zwolnić. Żeby było bezpiecznie, muszą tego chcieć obydwie strony. Wtedy konflikty zostaną tylko w internecie. Wszystko wskazuje na to, że powoli dobiega końca proces optyka Tomasza M., który jest oskarżony o to, że w maju 2021 roku porwał 11-letniego Sebastiana, a później go zamordował. W środę w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu przesłuchiwanych było jeszcze dwoje świadków. Rozprawa rozpoczęła się z opóźnieniem. Tomasz M. był kilkukrotnie doprowadzany na salę rozpraw. Postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności, dlatego też nie mogę zdradzić, co było przebiegiem dzisiejszej rozprawy. Sąd wyznaczy kolejny termin rozprawy z urzędu. W dniu dzisiejszym nie został jeszcze on wyznaczony. Sąd przeprowadził wszystkie zaplanowane na dzisiaj czynności. Niewykluczone, że na następnej rozprawie usłyszymy mowy końcowe. Oprócz zabójstwa Tomasz M. odpowiada także przed sądem za przestępstwa o charakterze pedofilskim i za posiadanie pornografii dziecięcej. Grozi mu dożywocie. Inflacja w Polsce po raz pierwszy od lutego niższa, a nawet poniżej prognozowanych wcześniej wskaźników. Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że w listopadzie wyniosła 17,4% rok do roku wobec danych z października, kiedy to informowano o poziomie 17,9%. Czy społeczeństwo odczuło to w swoich portfelach? Zdania są podzielone. Drogo jest cały czas, ale umiarkowanie też jest, bo na jedne artykuły spadła, na drugie podniosła się, także myślę, że trochę się to wyrównało. No. A na czym pani zauważyła spadek cen na przykład? Nie wiem, jarzyny może są tańsze, nie? No nie wiem. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, tylko jak tak kupuję, to widzę, że coś tam mało co, ale coś tam jest, no. Także się to powoli wyrównuje, a drogo zawsze było o tej porze roku, no to jest już normalne. Wręcz przeciwnie, bo przecież chleb. Najważniejszy chleb, maleńki chleb z lnem. Kiedyś płaciłam 3 zł, teraz płacę 7 zł. To spora różnica. To spora różnica, tak. A co jeszcze pani, tak, pani zdanie w pani odczuciu kosztuje najwięcej teraz? No chyba spożywcze, najbardziej się na tym skupiam, na tym i na lekach.
Ja mam inne priorytety niż ceny. Po prostu idę, płacę i zupełnie mnie to nie dotyka, wie pani. Także ja się nie denerwuję cenami. Co będzie, to będzie. A lepiej nie będzie, przynajmniej nie w ciągu najbliższych miesięcy. Bo mimo zmniejszenia dynamiki wzrostu inflacji, gdyż tak zdaniem ekonomistów trzeba nazywać spadek, o którym poinformował dziś GUS, inflacja dopiero w nowym roku może boleśnie dotknąć Polaków. To w konsekwencji zmiany taryf energii elektrycznej czy prawdopodobnego powrotu pełnego VAT-u przy cenach paliw, co niestety może spowodować, że spadek inflacji nie będzie kontynuowany. Jeśli spojrzymy na przykład na raport ten listopadowy Narodowego Banku Polskiego, no to okaże się, że rzeczywiście tam, w tym scenariuszu najbardziej prawdopodobnym zdaniem analityków, powinniśmy nie przekroczyć granicy 20%. Natomiast te scenariusze, które są nieco mniej prawdopodobne, ale też uwzględniane przez tych samych analityków, mówią, że możemy właśnie dosięgnąć nawet poziomu ponad 26%. Zatem z pewnym niepokojem patrzymy na początek nowego roku i decyzje wszystkich tych regulatorów, którzy mają wpływ na kształtowanie się cen administracyjnych. Niestety pierwsze, z czym przyjdzie zderzyć się już w pierwszych dniach stycznia, to ceny na stacjach paliw. A to z kolei wpłynie na ceny pozostałych produktów. Paliwo generuje koszty pośrednie, więc jest elementem ceny finalnej wszystkiego, co kupujemy. Polski rząd natomiast zapowiedział, że w walce z inflacją, a co za tym idzie kryzysem, przedłużony zostanie 0% VAT na produkty żywnościowe. Przedłużamy tą ochronę. W przypadku pozostałych grup rozwiązań tarczy antyinflacyjnej będą stosowane te rozwiązania, o których pan premier powiedział, czyli tarcze energetyczne, tarcza gazowa, dodatki ciepłownicze, ochrona osób, które ogrzewają swoje mieszkania, ciepło z rekompensatą, limity cen energii, limity przymrożenia, zamrożenia cen energii, cen gazu. Budżet, który realizujemy w tym roku i który będziemy realizowali w roku kolejnym, w roku 2023, to jest budżet bezpieczeństwa. Budżet bezpieczeństwa Polaków. Przez co rząd rozumie kontynuację programów społecznych i socjalnych. Dzięki obniżeniu stawki VAT na żywność do 0% wedle wyliczeń rządowych w portfelach Polaków zostało od lutego ponad 7,5 miliarda złotych. Warto podkreślić, że inflacja bazowa wciąż pozostaje w trendzie rosnącym, a to około 11,3%. Pomysł był dobry, ale efekty raczej mizerne. Katowicka delegatura Najwyższej Izby Kontroli zajęła się strategią rozwoju sportu w województwie śląskim, która była opracowana na lata 2012-2020. Choć działalność Stadionu Śląskiego została oceniona pozytywnie, to samą strategię przygotowaną przez Urząd Marszałkowski odłożono na półkę. Te działania zostały ocenione dosyć nisko, dlatego że nie w pełni zrealizowały założenia samej strategii. Niestety w przypadku szkół sportowych współfinansowanie, dofinansowanie polegało tylko na współpracy z jedną szkołą mistrzostwa sportowego, a w tym okresie na terenie województwa śląskiego takich szkół mistrzostwa sportowego przewinęło się ponad 50. Kontrola wykryła też, że dwa obiekty sportowe, które uzyskały dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego, nie były sprawdzane pod względem technicznym i mogły być niebezpieczne. Jeżeli nie ma tam systematycznych działań przewidzianych i wdrażanych, to w pewnym momencie dochodzimy do takiego stanu technicznego, który zaczyna zagrażać życiu, zdrowiu, zdarzają się wypadki. My musimy też pamiętać o tym, że obiekty, które zostały ocenione co do jakości wykonania na etapach odbioru, to one wymagają pewnej dbałości. Jak pokazuje ten przykład, nie wystarczy planować, żeby udało się realizować pomysły. Nawet jeśli są dobre, to potrafią długo przeleżeć na urzędniczych półkach. Setki osób na otwarciu Primarka, pierwszego w województwie śląskim sklepu irlandzkiej sieciówki, który od lat cieszy się ogromną popularnością pośród Polaków. Na razie w całym kraju są 4. Ten otwarty w katowickiej Silesii jest wyjątkowy z racji umieszczenia na jednym poziomie 3600 metrów powierzchni. Na możliwość pierwszych zakupów długa kolejka oczekujących ustawiała się kilkadziesiąt minut przed oficjalnym przecięciem wstęgi. Nigdy nie korzystałam, ale słyszałam, że to jest chyba trzeci w Polsce i że spoko są ceny nawet. Tego fenomenu sama nie znam. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę jest mi ciężko, bo nie wiem. No ja generalnie
lubię takie wielkopowierzchniowe sklepy, bo wszystko jest w jednym miejscu. Można, prawda, coś zawsze wejść w jedno miejsce, kupić, wyjść, a nie chodzić po całej galerii, prawda? Ten sklep znam tak naprawdę z Wielkiej Brytanii. Niedawno byłam w Warszawie, a teraz w końcu jest bliżej, więc pół godziny mogę się dostać do tego sklepu i to jest świetne. Teraz tak naprawdę ceny determinują to, co kupujemy. A z drugiej strony też szeroki asortyment, bo tutaj i też dział home, i ubrania, i też rzeczy dla zwierząt, także super. I choć trudno stwierdzić jednoznacznie, czy to przystępne ceny, czy urozmaicony asortyment tworzy fenomen światowej sławy sieciówki, to trzeba przyznać, że na swój sposób Primark staje się swego rodzaju elementem popkultury. Co ciekawe, nowy asortyment w sklepie pojawia się każdego dnia, zatem klienci zawsze będą czymś zaskoczeni. Na polskim rynku jesteśmy obecnie od 2 lat. Otworzyliśmy w 2020 roku w Warszawie, w zeszłym roku otworzyliśmy w Poznaniu nasz sklep, ale marka myślę, że jest bliska naszemu klientowi w Polsce z podróży zagranicznych. Dobrze znana z podróży w Anglii czy z podróży do Niemiec. A to, co nas wyróżnia, to są niesamowita moda, niesamowita zrównoważona moda w niesamowitych cenach. Nowo otwarty Primark w Katowicach to również nowe miejsce pracy dla ponad 170 osób. Ciekawostką jest fakt, że w sklepie największy jest dział damski.